Szukamy Alei Frytkowych w Częstochowie. Alei Frytkowej? No to tu była, ale nie wiem, czy jest, bo nie byłam teraz. Piłsudskiego chyba tam jest napisane. Ale dawniej była u Ta Frytkowa, proszę pana. Frytkowa? No tak. Pierwsze słyszę. Tu gdzieś nas skierowano na Aleję Frytkową. Gdzie jest Aleja Frytkowa? Tutaj. A to jest Piłsudskiego. No ale tak się nazywa Aleja Frytkowa. A ulica Piłsudskiego to jest? No to ja nie jestem w Częstochowie, więc panu nie pomogę. Gdzie tu jest Aleja Frytkowa? A ja wiem. Nie wiem. Zazwyczaj to frytki się tutaj kupowało, w tym ciągu, na którym stoimy. Zresztą po zapachu też można to zlokalizować. To jest Aleja Frytkowa. No czy tam ulica Piłsudskiego? No ale dawniej tak nazywano Frytkowa. Tutaj jest właśnie, już nie ma. To Piłsudskiego. No Piłsudskiego, to właśnie. To jest Aleja Frytkowa? Tak. Aleja Frytkowa, wie pan co, że nie wiem. Rzadko tu bywam, ale podejrzewam, że raczej tutaj, bo tutaj było dużo budek z frytkami właśnie. Nie lubię frytek. Ja nie jem frytek, bo to... O, widzi pan, zobacz, jaki mam brzuch wielki. Raz na kiedy trzeba. A czy się dzień frytki, wie pani o tym? No nie wiedziałam właśnie. No to trzeba wziąć jeszcze drugą porcję. Nie, starczy mi tyle. Częstochowa już padła ogólnie. No co jest w Częstochowie? No same markety, banki i apteki. Z tej Alei Frytkowej już chyba niewiele zostało. No niewiele, niewiele. Tutaj dawniej stał rząd budek, a teraz niestety zmieniło się. Szkoda trochę? Szkoda, szkoda. Ja wiem, czy szkoda. Ciężko powiedzieć. A pani lubiła czasami tu wpaść na jakieś frytki? Tak, ale już teraz to czas przeszły. Ty kiedyś to był... Budka przy budce była z frytkami, a tu coś zanika ta aleja frytek. A młody woli zapiekankę czy frytki? Frytki. Frytki, frytki. Ty lubisz frytki? Lubię. A co tak, a z czym najbardziej lubisz te frytki? Z ketchupem. A teraz polikwidowane. Szkoda trochę? Stare czasy, bardzo. Bardzo szkoda. Nasze młodzieńcze lata. Moje młodzieńcze lata, to było fajne te... Tak zwany kac. O, dokładnie. Lody, kasaty, super lody. Spraw. To komu to przeszkadzało? Nie wiadomo.